Cześć, nazywam się Marta Wnęk i jestem doradcą zawodowym. W tym wideo pokażę Ci, jak przygotować profesjonalne CV, czyli swój życiorys zawodowy, który składamy podczas aplikacji o pracę. Dlaczego CV powinno być perfekcyjnie przygotowane? Celem Twojego CV jest przekonanie osoby prowadzącej rekrutację do tego, że jesteś idealnym kandydatem na stanowisko, na które aplikujesz. By to osiągnąć, Twoje CV musi być przygotowane perfekcyjnie, a przynajmniej najlepiej jak się da. Nie ryzykuj, że osoba czytająca Twoje CV nie zauważy kompetencji, które posiadasz. Jak przekonać się, czy Twoje CV jest poprawnie napisane? Jeśli w pobliżu nie masz doradcy zawodowego, daj je do przeczytania kilku znajomym. Jeśli nie będą w stanie określić, czym się zajmujesz, jakie masz doświadczenie, jakie są Twoje najmocniejsze kompetencje i nie doczytają CV do końca, bo się zmęczą lub znudzą, to znak, że musisz oglądnąć ten filmik do końca. Za chwilę przedstawię Ci najważniejsze zasady pisania dobrego CV. Pisz CV w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy. Rekruter ma niewiele czasu, aby zapoznać się z Twoim CV. Pamiętaj, że musi ono odpowiadać na konkretne ogłoszenie i konkretne stanowisko u konkretnego pracodawcy. Jeśli tych danych zabraknie, Twoje dokumenty zginą w tłumie. Wybierz najważniejsze informacje. Zakładając, że Twoje CV ma tylko dwie strony, zawrzyj na nich najistotniejsze fakty. Pamiętaj o danych do kontaktu, takich jak adres e-mail i numer telefonu. Stan cywilny czy liczbę zwierząt możesz sobie podarować. Ostatnie doświadczenia wpisuj na początku. Chwal się wynikami i osiągnięciami. Nakreśl zadania zawodowe, które wykonywałeś. Przedstaw siebie w dobrym świetle. Umieść w CV profil zawodowy, czyli podsumowanie Twojej kandydatury. Taki profil musi być również dobrany do firmy i stanowiska, na które aplikujesz. W zainteresowaniach nie wskazuj na zamiłowania do sportów ekstremalnych, jeśli tak naprawdę lubisz czytać. Nie kłam, nawet jeśli wydaje Ci się, że umiesz. Mijanie się z prawdą jest niedopuszczalne. Jeśli zmyślony element wyjdzie na jaw, przepadasz. Szyj na miarę. Zanim zaczniesz pisać CV, postaw się w sytuacji pracodawcy. Zastanów się, jakie cechy i doświadczenia będą na tym stanowisku pożądane i wyeksponuj je w CV. Trzymaj formę. Życiorys ma być krótki i treściwy, aby rekruter mógł sprawnie wyłapać kluczowe informacje. Stosuj pogrubienia i używaj wypunktowań, które sprawiają, że CV łatwo się czyta. W profesjonalnym CV nie ma miejsca na błędy ortograficzne. Stosuj funkcje autosprawdzające, a najlepiej poproś o korektę specjalistę, na przykład doradcę zawodowego. Pamiętaj o zdjęciu, które również powinno odpowiadać standardom. To z wakacyjnej imprezy, choć zapewne bardzo ładne, nie będzie pasować do tego dokumentu. Uzupełniaj CV. Nawet jeśli jesteś szczęściarzem i masz już pracę swoich marzeń, uzupełniaj CV o nowe umiejętności i doświadczenia. Nigdy nie wiadomo, jak szybko wykorzystasz je ponownie. Jeśli spodobało Ci się nasze wyzwanie, daj łapkę w górę, suba, poleć znajomym i koniecznie weź udział w naszym quizie, dzięki któremu jeszcze bardziej utrwalisz moje wskazówki. Link do quizu jest tutaj. Koniecznie też obejrzyj nasze pozostałe filmiki z cyklu Power – Wyzwanie zdobądź pracę marzeń. Warto też skonsultować swoje CV z doradcą kariery, możesz umówić się na rozmowę ze mną lub skorzystać z naszych warsztatów grupowych, na których uczymy się, jak pisać skutecznie CV. W tym miejscu na ekranie powinien pojawić się link do naszej strony, gdzie możesz zapisać się online na bezpłatną konsultację z doradcą kariery. Śmiało skorzystaj z tego! Mam dla Ciebie jeszcze jedną propozycję. Jeśli jesteś z Małopolski i masz od 18 do 29 lat i szukasz swojej ścieżki zawodowej, skorzystaj z programu Power. Tam też są doradcy zawodowi, którzy pomogą Ci opracować plan zdobycia wymarzonej pracy. Link do tego projektu powinien pojawić się tu. Powodzenia!